Sam dostęp do danych to jest jakby bardzo duże wyzwanie, i też w Polsce są samorządy, które już zaczynają to robić to lepiej. Tam, gdzie realnie działają te różne narzędzia obywatelskie, tam jest dużo mniejsze jakieś społeczne ciśnienie, społeczny sprzeciw. Mhm. Ja wiem, że na poziomie polityk miejskich teraz w ogóle od już dekad chyba najmodniejszym nurtem zarządzania jest współdecydowanie. Cześć, z tej strony Agata Kępa, a obok mnie siedzi Karol Wałachowski, dyrektor programowy Krakowa Dla Mieszkańców i pracownik Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. Dzisiaj będzie miejsko, ale nie o Krakowie, może tak jak się spodziewacie, tylko o decentralizacji w kontekście partycypacji. Hej. Dzień dobry, cześć, dzięki za zaproszenie. No to tak, może na start, bo zapowiedziałam, że będzie o tej decentralizacji. No i tak naprawdę Polska w teorii jest państwem zdecentralizowanym. Wiemy, że w praktyce niekoniecznie główne ośrodki akademickie znajdują się w miastach wojewódzkich i do tych większych. Samorządy mają też ograniczoną możliwość zarządzania tak naprawdę samymi e, samorządami. No dodatkowo, jeśli chcemy rozwijać kariery, no to wybieramy się najczęściej do Warszawy, zwłaszcza jeśli ona ma być powiązana z administracją państwową. Czy my w ogóle potrzebujemy decentralizacji? Tutaj bym rozbił to pytanie na dwa wątki. No bo Pierwszy wątek dotyczy decentralizacji, czyli jakby rozproszenia tej władzy centralnej na samorządy i na niższe poziomy decydowania. No i tutaj w Polsce chyba wszyscy, wszystkie osoby, które są, zajmują się samorządem, są zgodne, że tu mamy do czynienia z procesem centralizacji mhm. od wielu lat. I to też zarządu wpisu oczywiście zostało wzmocnione, ale już wcześniej mieliśmy do czynienia z po prostu przenoszeniem większej części zadań publicznych na samorządy, i przez to samorządy miały mniej pieniędzy na to, aby właśnie różne swoje inne jakby zadania realizować. No i dzisiaj tak naprawdę mamy problem taki, że duża, duża część samorządów już powoli zaczyna mieć problem z. W ogóle realizacją swoich zadań własnych, tych zadań publicznych, od, dla których zostały stworzone. Już w ogóle nie mówiąc o żadnych, nie wiem, politykach rozwojowych czy jakichś innych rzeczach, które mogłyby mm -hmm. robić. No więc, jakby, to jest to, ten pierwszy aspekt, i to się dzieje, i e, tak wydaje mi się, że jeszcze tego teraz tak bardzo twardo nie widzimy, ale myślę, że w następnych latach możemy mieć problemy po prostu z realizacją e, usług publicznych. W Krakowie, na przykład, e, tutaj, gdzie sytuację śledzę naj, najpilniej, no to. E, jest jakiś powód, jest wiele powodów oczywiście, dlaczego na przykład mamy dziurę w wysokości 400 milionów na komunikację publiczną, no i oczywiście oprócz działań samorządowców to właśnie też ta centralizacja jest jednym z tego właśnie wymiarów. No i drugi wymiar, no to dotyczy jakby koncentracji też tej geograficznej bardziej. To znaczy właśnie... To pytanie, ten wątek, który wrzuciła, mhm. że jeśli chcemy robić karierę, to chcemy robić ją w dużych miastach, no to to też jest proces, który zachodzi w Polsce już od paru de dekad, jest sporo prac naukowych na ten temat. Też nie wiem, profesor Śleszyński na przykład, czy profesor Mateja są takie wiodące osoby, mhm. które o tym sporo pisały. No i nie wiem, jak patrzymy sobie na świat medialny, czy na ten świat biznesowy, to wszystko dzieje się w dużych miastach. Pytanie, czy to jest proces taki, który się po prostu wydarzył i nic nie mogliśmy z nim zrobić. Ja mam wątpliwości, raczej też polityki te publiczne prowadziły do tego, żeby właśnie koncentrować. Wiele interesów, dla wielu interesów pozytywne byłoby to, że właśnie wszystko działo się w Warszawie. Nawet jak sobie patrzymy na administrację publiczną, jak kiedyś prowadziłem badania dotyczące instytucji centralnych. No i tam prawie 90% instytucji, urzędów centralnych znajduje się w Warszawie. No to jeśli tak, tak działam, no to jakby nie dziwmy się, że to władze jest bardzo silnie skoncentrowane. Tak, a skoro osoby, które się zajmują politykami miejskimi yy, i sytuacją w Polsce są zgodne co do tego, że decentralizacja jest dobra, to jakie są właśnie też argumenty za nią, co jakby sprawia, że ta decentralizacja jest też cenna z perspektywy społeczeństwa obywatelskiego i partycypacji no tutaj nie wiem czy wszyscy są zgodni raczej pewnie jest tak że zwolennicy centralizmu i ci uważający, że potrzebna jest bardzo mm -hmm. silna władza centralna uważają, że tak te samorządy wszystko źle robią i lepiej już, żeby te pieniądze były wydawane w Warszawie. No to oczywiście są argumenty, bo też jak patrzymy sobie na samorządy, to nie jest tak, że te samorządy są dużo lepsze niż władza centralna. Mm -hmm. Nawet stawiam tezę, że mm, zdecydowanie więcej nepotyzmu, dziwnych decyzji i tak dalej dzieje się w samorządach. No I tutaj możemy dalej dyskutować o właśnie roli mediów lokalnych, które w zasadzie w Polsce nie funkcjonują lub nie działają tak, jak powinny, o bardzo nikłej kontroli społecznej, o bardzo silnej tutaj roli prezydentów itd. No, i tak dalej. no więc to jest trochę tak, że chyba. Ta kołdra finansów publicznych jest właśnie przeciągana z jednej strony przez samorządy, a z drugiej strony przez zwolenników z decentralizacji, a z drugiej strony przez władze centralne. No więc to jest raczej taka gra, która się odbywa z tego względu, że ustrojowo samorządy po prostu są słabe i nie mają dużego wpływu na polityki centralne. No to ta centralizacja jakby zachodzi eee, tak. A jakbyś miał powiedzieć, jak potem przekłada się to wszystko na praktykę, bo teraz za nami jest tak trochę właśnie tej teorii? Czy w ogóle w Polsce mamy dobre praktyki decentralizacji, skoro tak naprawdę jesteśmy mocno scentralizowanym państwem, o czym też ja I ty wspomnieliśmy na początku? Um... No bo to też chyba pojawia się bardziej temat współdecydowania w ogóle, nie? No bo też czymś innym jest oddawanie władzy na niższe poziomy, czyli oddawanie tej władzy centralnej samorządom, tak. czy to gminnym, czy powiatowym, czy wojewódzkim, a czymś innym jest potem dzielenie się tą, tą władzą. E, ja wiem, że na poziomie polityk miejskich e, teraz w ogóle od już dekad chyba najmodniejszym nurtem zarządzania jest współdecydowanie. Mhm. Czyli jakby nurt, który zakłada, że jeśli my chcemy podejmować dobre decyzje, to musimy wiedzieć, znać, jakby opinie, interesy, mieć w jednym jest dostęp do wiedzy bardzo wielu stron. No i na poziomie miasta, no to nawet gdyby był idealny prezydent, czy idealna Rada Miasta, no to jakby ta Rada Miasta nie jest w stanie wiedzieć wszystkiego, co się dzieje w mieście, nie może znać wszelkich e, potrzeb mieszkańców nie wie o wszystkich problemach, tej wiedzy jest po prostu za dużo. No więc, żeby sensownie podejmować decyzje, trzeba tworzyć jakieś mechanizmy właśnie współdecydowania, mhm. stąd właśnie konsultacje społeczne, czy budżety obywatelskie, które, które w Polsce bardzo różnie wyglądają. E, wyglądają. E, no więc e, tutaj jest duża przestrzeń, oczywiście niektóre miasta robią to lepiej, niektóre robią to gorzej, e, w większości przypadków niestety e, te konsultacje są czymś takim zbytecznym i prezydenci traktują to jako pewną konkurencję, to znaczy nie widzą tego, czy właśnie mieszkańcy mhm. pomagający podejmować decyzje władzom, władzom publicznym, no to, to oni jakby ulepszają te decyzje, dają im jakąś legitymację i jakoś sprawiają, że dzięki temu te decyzje są lepsze. Niestety cały czas wśród wielu, wśród wielu samorządowców właśnie pokutuje to właśnie ta opinia, że to jest właśnie konkurencja. Nawet widać to w Krakowie, nie? gdzie też przez lata będąc kogoś tam aktywnym mieszkańcą, często pytano mnie, od którego jestem polityka, albo czy ja za chwilę nie będę startować. No bo skoro już biorę udział w konsultacjach, no to nie może być tak, że chcę lepiej dla swojego miasta, tylko ja muszę mieć jakiś interes i ja chcę tych polityków, którzy są dzisiaj jakby zdjąć stronę. No więc zdecydowanie wydaje mi się, że to jest jakby duży problem. No to z pewnością, zwłaszcza, że tak naprawdę konsultacje społeczne nie są popularne. No to najbardziej rozbudowaną, specyficzną formą konsultacji społecznych jest budżet obywatelski, który też odbywa się tylko w dużych jednostkach. No w wielu jakby gminach, powyżej 5 tysięcy mieszkańców, tam już około... 50% tych miń powyżej 5 tysięcy mieszkańców organizuje, tylko że tak czy siak, samorządy nie traktują tego bardzo często jako formy konsultacji, tylko inaczej. W jaki sposób właśnie możemy sprawić, żeby te konsultacje społeczne bardziej były jakby realne, żeby nawet jak się odbywają obecnie, no to nie zawsze są skuteczne. Jak sprawić, żeby one były skuteczne? No, po pierwsze, jak, jeśli już wyjdziemy z tej logiki, że mieszkaniec to wróg i potencjalny konkurent, no to potem możemy przejść do pytania, no to skoro ten mieszkaniec to raczej ten zaangażowany, który chciałby coś zrobić dobrego dla naszego miasta, no to trzeba zadać sobie pytanie, w jaki sposób możemy tą jego wiedzę wykorzystać. No i często w Polsce konsultacje społeczne mają taki problem, że często one jakby nie dostarczają wiedzy, tym mieszkańcom, którzy biorą w tym udział. Czyli zwykle jednostki samorządu po prostu idą najmniejszą minimą oporu, robią te rzeczy, które są ustawowe i nic więcej. No a teraz współcześnie wiemy, że jest strasznie dużo narzędzi różnych, które możemy wykorzystywać, które mogą pomagać nam podejmowanie tych dobrych decyzji. No i na przykład, nie wiem, chyba najwięcej konsultacji odbywa się przy uchwalaniu miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, nie? czyli przy najważniejszych dokumentach planistycznych, mm -hmm. które określają to, co możemy budować. E, tak, w Krakowie doskonale wiemy, jaki jest to e, problem. No to jeśli e, prezydent albo samorządowcy w ogóle chcieliby zrobić coś więcej i na poważnie podejść do tych konsultacji, to mogą na przykład robić różne wycieczki po tej dzielnicy, mm -hmm. albo potem w ogóle obszarze, gdzie powstaje ten miejscowy plan zagospodarowania. Można tworzyć makiety, żeby mieszkańcy byli w stanie sobie lepiej to wyobrazić. Można stworzyć więcej jakiś nie wiem, e, takich informacyjnych, bardziej jakichś szkoleń w ogóle, jak to działa itd., itd., po to, żeby właśnie wyrównać stan wiedzy, no bo często problem jest taki, że właśnie urzędnicy tak muszą działać wedle prawa i oni wszędzie widzą bariery, mieszkańcy nie do końca o tym wiedzą, no i tutaj mamy jakby gotowy konflikt. Więc my jesteśmy w stanie to zrobić, wystarczy tylko dobre wola. Jak myślę, że każda osoba, która się spotkała z próbą jakby takiego infrastrukturalnego zmieniania czegoś w mieście, no potem się spotyka z szeregą ograniczeń, o których na początku nie wiemy, bo okazuje się, że tutaj ten teren należy do miasta, ale już po prostu metr dalej to jest czyjaś inna działka, albo jakiś budynek, o którym nie mieliśmy świadomości, jest na przykład zabytkiem, więc są też ograniczone możliwości zmieniania, więc. No tak, tak, dokładnie. Tak. No, e, informacje są warunkiem koniecznym do tego, żeby zaszło w ogóle jakiekolwiek współdecydowanie. E, tak, my w naszym stowarzyszeniu prowadzimy pogotowie obywatelskie, mhm. gdzie my właśnie wysyłamy jakąś dużą liczbę interpelacji, zapytań. Często w ogóle sami naszą wiedzą dzielimy się z mieszkańcami, no bo jakby nie oszukujmy się, współczesny świat jest bardzo złożony. Państwo jest czymś bardzo trudnym, skomplikowanym. No i sami państwo pewnie jak wchodzicie czasami na BIP albo na inne różne strony... E, Samorządów, doskonale widzicie, że to nie są strony, które są zaprogramowane do tego, żeby dużo mieszkańców tam wchodziło mm. i żeby łatwo mogło sobie uzyskać dane, tylko raczej to jest system, gdzie yy... Mówimy mieszkańcom, że nie, nie, wy tutaj na tym się nie znacie, lepiej tutaj nie wchodźcie, tylko zagłosujcie raz okay. na te 4-5 lat, a jakby nam zostawcie całą resztę. Nie? No więc sam dostęp do danych to jest jakby bardzo duże wyzwanie, i też w Polsce są samorządy, które już zaczynają to robić, to lepiej. No bo jak sobie porównamy na przykład to, jak wygląda uchwała budżetowa w Krakowie. No to jest 500-stronicowy dokument, który jeszcze kilka lat temu w ogóle nie można było nawet wyszukiwać w Adobe w tym dokumencie, tylko po prostu to był skan, taki mm -hmm. bardzo prosty skan, który po prostu trzeba było przeklepać. A na przykład w tym momencie Warszawa tworzy taką wersję light jakby budżetu, która posiada grafiki, która mm -hmm. operuje mniej jakby takim profesjonalnym słownictwem i zakładam, że już mieszkaniec, który nie zna się być może na finansach publicznych, nie, nie robił kursu, kursu z tego i tak dalej, jest w stanie coś z tego zrozumieć i dalej jakby dużo łatwiej jest mu właśnie zachęcać go do tego, aby współdecydować. Tutaj powiedziałeś o tym, że te strony jakby BIP-u i w ogóle strony miejskie są rzadko przyjazne dla mieszkańców, mm. dla mieszkanek, no i to jest rzeczywiście prawda. Bardzo rzadko tak naprawdę myślę, że jesteśmy w stanie się no, potem sprawnie y, przemieszczać i to też jest dość duży próg wejścia. Są jeszcze media samorządowe, media lokalne, ale tutaj to jest osobna kwestia do dyskusji, jak one wyglądają i jaka jest ich. Przejrzystość. Jak w takim razie, jeśli jesteśmy właśnie mieszkańcem, mieszkanką jakiegoś miasta, gminy i chcemy się czegoś dowiedzieć o tym, co jakby miasto planuje, z czego możemy korzystać i jak coś możemy zmieniać? Podałeś przykład Stowarzyszenia Kraków dla mieszkańców mhm. i Waszej poradni, ale jakie są inne możliwości? A... No, wydaje mi się, że chyba naj taka najprostsza droga no to po prostu zbierać się z innymi ludźmi. Mm -hmm. To znaczy, um, w Krakowie działają setki, jak nie tysiące różnych formalnych, nieformalnych grup, grupek, mm -hmm. które e, zajmują się bardzo konkretnymi zagadnieniami. E, I to są grupki, które jakby one wciągają kolejnych mieszkańców, i tam stosunkowo łatwo się zaangażować. To są takie grupki, które jakby kierują naszymi działaniami ułatwiają nam sprawienia, aby to, co się dzieje jakby było dla nas dużo bardziej czytelne i ułatwiają jakby lobbowanie z dobrymi rozwiązaniami. No bo no nie wiem, można oczywiście śledzić media samorządowe, no ale w większości to jest po prostu portal PR-owy prezydenta, który tylko i wyłącznie dobre rzeczy wyświetla i tyle, nie? No więc wydaje mi się, że na pewno jakoś zbieranie się w grupę, to sprawia, że zdecydowanie łatwiej jest nam jakoś tam wpływać no i po drugie, chyba w ogóle interesować się jakoś tam, jeśli są w danym mieście różne niezależne media, w Krakowie jeszcze takie są niektóre, no to zachęcam po prostu, żeby je śledzić i aby starać się być na bieżąco. No to na pewno to śledzenie niezależnych mediów pomaga, chociaż też bardzo często jest trudne, żeby je w ogóle odróżnić, bo jak dostajemy jakąś gazetę do ręki, nie zawsze mamy świadomość, czy to na przykład jest w tym momencie biuletyn, właśnie samorządowy od prezydenta, czy jakaś inna gazeta? Także tutaj też trzeba weryfikować na pewno wiedzę, a to działanie w grupie to jest to. Co bardzo często się w ogóle pojawia, jak rozmawiam z różnymi osobami działającymi na poziomie lokalnym i to w przeróżnych miastach i gminach w Polsce, że tak naprawdę działanie w pojedynkę i próba właśnie bycia takim samodzielnym graczem jest bardzo trudna, bo bardzo często mamy ograniczone kompetencje, czy to wiedzę, czas, zasoby po prostu pieniężne itd., i że to działanie w grupie, żeby wspólnie, razem jakoś coś zmieniać jest dużo prostsze, no to. Też na pewno jest prostsze w ten sposób współdecydowanie o mieście, biorąc pod uwagę właśnie i tą decentralizację, o której mówiliśmy, no i na pewno łatwiej się wtedy wykorzystuje narzędzia demokracji bezpośredniej, zwłaszcza, że one wymagają też bardzo często stworzenia okay. jakiejś grupy. No tak, tak. W Krakowie mamy bardzo wiele przykładów. Ja na przykład bardzo cenię akcję ratunkową do Krakowa, mm. bardzo cenię zielone grzeguszki. Jesteśmy to będą na grzeguszkach, więc. Tutaj mogę nawet przybliżyć bardziej. No bo to są takie organizacje, które e, przez to, że liczą przynajmniej kilka aktywnych mm -hmm. osób. To, to są osoby, które nie wypalają się na pierwszym jakimś tam dużo większym problemie. To są organizacje, które przez to, że posiadają kilka osób o, o różnych charakterystykach są w stanie za różnymi rzeczami lobbować, jak składają projekty do budżetów obywatelskich, to dużo łatwiej jest im zebrać na przykład podpisy. Mhm. Też w ogóle w kontaktach z miastem to jeśli występujemy jako zwykła osoba fizyczna, no to nie stanowimy jakiejś szerszej reprezentacji. Ale jeśli już jesteśmy stowarzyszeni które się jakoś nazywa i posiada kilka osób, to już stajemy się jednym z aktywnych graczy. No więc na pewno zachęcam do tego, żeby właśnie łączyć się. To oczywiście nie jest łatwe, nie? no bo każdy, kto gdzieś tam był w środowiskach aktywistycznych, doskonale wiemy, że tak, tam, gdzie chodzi tylko i wyłącznie o wartości, no to często jest trudno o kompromis, często mm -hmm. łatwo się pokłócić o różne rzeczy i tak dalej, ale też jest jakby szkoła demokracji, nie? Skoro tutaj razem funkcjonujemy w organizacji, to musimy się tego dywać. Tak samo jest na poziomie miasta. No to z pewnością myślę, że rzeczywiście każdy, który w ogóle był w jakimś NGO się w organizacji pozarządowej, to spotkał się z tym, że chociaż bardzo często łączymy się w ramach jakiejś jednej konkretnej idei, to potem się okazuje, że każdy ma na no to inne spojrzenie, ale tu po raz kolejny pojawiają się te demokratyczne wartości. Dużo mówimy generalnie o współdecydowaniu. Powiedziałeś o kilku takich praktykach krakowskich, bo też jesteśmy w Krakowie. A czy masz jakieś inne przykłady tego, w jaki sposób można włączać mieszkańców, czy mieszkańcy wywalczyli to, że są włączani w działanie miasta? No, chyba to też jest oczywiście bardzo dużo. Różnych mód, które też, tak jak w każdym mhm. innych obszarze polityki publicznej, tak jak kiedyś w każdym programie wyborczym musiał być budżet obywatelski, tak teraz jest dużo większa moda na panele, na przykład mhm. panele obywatelskie, teraz teoretycznie to ma być rozwiązanie bardzo wielu problemów. Ja w to nie do końca wierzę, jakby wydaje mi się, że już mamy te narzędzia. Takie jak konsultacje społeczne, takie narzędzia właśnie mamy jak w ogóle rady dzielnic, czy właśnie te rady na niższym poziomie niż Rada Miasta w różnych ośrodkach. No i wydaje mi się, że to są narzędzia, które są realne, które funkcjonują i właśnie są bardzo różne przykłady, które pokazują, że jeśli podejdziemy do tych narzędzi na serio to wtedy będziemy mieli e, takich mieszkańców, którzy będą się realnie angażować. No bo też e, jak popatrzymy sobie na różne grupy sprzeciwu w różnych mm -hmm. miastach, no to wydaje mi się, że jest korelacja. Nie mam na to badań oczywiście, to jest m, 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 dowód anegdotyczny, hipoteza. Ale wydaje mi się, że tam, gdzie realnie działają te różne narzędzia obywatelskie, tam jest dużo mniejsze jakieś społeczne ciśnienie, społeczny sprzeciw. No bo dlaczego mieszkańcy mają się gdzieś tam sprzeciwiać władzy, skoro ta władza ich słucha i w ogóle wciąga ich do podejmowania decyzji? A jak gdybym ja był prezydentem miasta, to wciągałbym na każdym poziomie różne organizacje społeczne, dlatego żeby właśnie pokazywać im jak te moje decyzje jako rządzący jak, jakie są trudne. No więc wydaje mi się, że przede wszystkim właśnie skupienie się na tym, aby te narzędzia, które są dzisiaj po prostu lepiej działały. Mm. To ja tutaj odpowiem też oczywiście dowodem anegdotycznym, bo te rozmowy, które przeprowadziłam o referendum odwoławczym, czyli w momencie, w którym już mieszkańcy są na tyle źli na władzę samorządową, że chcą po prostu ją odwołać, czy to w przypadku wójtów, burmistrzów, prezydentów, no bardzo często mam wrażenie, że tym punktem kulminacyjnym takiego przechylenia, że tak, jednak je robimy, jest to, kiedy był w jakiś sposób jawny sprzeciw przeciwko jakiejś decyzji władzy. I po prostu albo władza nie wysłuchała mieszkańców, albo nie wyjaśniła wystarczająco powodów swojej e, decyzji. No i potem właśnie ta szala goryczy jest przychylona, no i się jakby odbijamy, i nagle mamy dwie zupełnie różne strony. No i po jednej stronie jest ta władza, a po drugiej stronie są mieszkańcy, i to z przestaje ze sobą w ogóle współgrać. Dlatego no, na pewno to współdecydowanie i włączanie właśnie wszystkich osób jest bardzo ważne. Zresztą same jakby mówienie o polityce włączającej też myślę, że już się na kanale tutaj przejawiło, niekoniecznie jakby w rozmowie o Centralizacji i politykach miejskich, ale miałam taką rozmowę o wezwaniach wielokulturowości. No i w tym kontekście polityka włączająca też jest bardzo ważna, żebyśmy wszyscy byli w stanie jakoś współdecydować o miejscu, w którym żyjemy. Bo to też się często pojawia, że to nie tylko te cztery ściany wokół nas, ale cała okolica. Amen. No to może tak mhm. na koniec. Ty po prostu z perspektywy, właśnie osoby, która działa jakoś społecznie, już tak naprawdę od kilku lat, teraz też się tym zajmujesz naukowo, właściwie też naukowo się tym zajmujesz od dłuższego czasu. Jakbyś miał jakiś apel do po prostu osób, które nas słuchają, które chcą się na przykład jakoś włączyć, jak na przykład zacząć działać, no i z drugiej strony apel do władz, w jaki sposób być otwartym na głos osób, które Mieszkają, będą na nas głosować niedługo, bo przecież jedne i drugie wybory się zbliżają. <kłuk> eee, duże wyzwanie, taki apel. <kłuk> czuję bardzo duży ciężar w tym momencie. Eee, no, z perspektywy władzy, no to mówię, ma, mamy w Polsce bardzo wiele przykładów, które pokazują, że w, wciąganie obywateli do rządzenia w jakikolwiek sposób. Władza tego nie robi, nie zrobi, no to, to są same jakby korzyści. To są lepsze decyzje, to jest jakby spuszczanie takiego powietrza, takiego ciśnienia systemu politycznego, który sprawia, że po prostu konfliktów jest mniej, więc to się wszystkim opłaca. A z perspektywy mieszkańców, jeśli wasz wójt, burmistrz, prezydent tego nie robi, no to zachęcam przede wszystkim do zbierania się w grupę, robienia też dyskusji, bo też mam wrażenie, że współcześnie to, czego brakuje w miastach, to jest po prostu robienie jakiejś takiej publicystycznej debaty, dyskusji, bo często właśnie od tych słów się zaczyna, też ja bardzo często w swojej działalności publicystycznej też często miałem takie wrażenie, że moje, nie wiem, odczucia są być może jednostkowe, może są niewarte gdzieś tam rozpowszechniania i tak dalej, a potem bardzo często okazywało się, że strasznie dużo ludzi posiada te same odczucia, te same obserwacje. No więc zachęcam też do tego, aby właśnie robić jakieś tam te de, de, de debaty dyskusje, pisać teksty i tak dalej, robić jakieś jakąś w ogóle rozmowę o mieście, bo tego strasznie brakuje, nie? Też patrząc na to, jak właśnie wyglądają lokalne media, te lokalne media już jestem przekonany, że w Polsce one już nie robią, nie, nie spełniają mhm. tej funkcji, no więc to chyba obywatele powinni teraz wziąć na klatę, więc jeśli chcecie się zaangażować, to zachęcam przede wszystkim do tego. No, czyli tak z pobudzanie tego dyskursu, no i po raz kolejny, może na koniec, dowód anegdotyczny. Jak rozmawiałam z Moninką Konieczną z akcji ratunkowej dla Krakowa, no to ona też mówiła, że tym ich pierwszym głównym działaniem jest właśnie rozmowa, dyskutowanie i próbowanie działania w ten sposób, zanim się przejdzie do tych wszystkich twardych narzędzi. Więc z jednej strony tu na kanale. Mówimy o tym, jakie są narzędzia demokracji bezpośredniej i jak z nich możemy korzystać, ale nie możemy zapominać o tym, że wcześniej mamy też wiele jakby różnych kroków, i po prostu bardzo często czy y, rozpoczęcie działania z tymi różnymi instrumentami demokracji bezpośredniej, czy jakakolwiek zmiana ma początek właśnie w debacie, w dyskusji. Dokładnie. Tutaj mamy powrót do drabiny eskalacyjnej, demokratycznej, więc jeśli e, tak rozmowa z politykami nie daje skutków, no to dalej robimy kolejne mhm. rzeczy, więc. Chyba lepiej z perspektywy systemu, abyśmy właśnie pozostawali na tym poziomie. Bardzo dziękuję Ci w takim razie za rozmowę. Ja na kanale gościłam Karola Wałchowskiego, a Karol Wałchowski gościł mnie na Grzegórzkach. Tak, dziękuję bardzo. I do zobaczenia na kolejnych rozmowach na kanale lub bezpośrednio. Cześć.